20. edycja Szlachetnej Paczki w Opalenicy, czwarty raz. Witam Państwa serdecznie. Chciałam Państwu powiedzieć, że pracowało z nami 12 wolontariuszy, w tym dwóch kierowców. Dlatego też bardzo się cieszę, że mimo, że było nas tak mało, potrafiliśmy dotrzeć do wielu rodzin. Z 22 rodzin odwiedzonych, wyłączonych zostało 15 na terenie gminy Opalenica oraz Bóg. Szlachetna Paczka to nie tylko prezenty pod choinką, ale też niesamowite historie. A chciałabym nawet powiedzieć, że przede wszystkim i każdy z nas z tymi historiami usiądzie do tego stołu. Chciałam podziękować wszystkim cichym darczyńcom i wszystkim mieszkańcom Opalenicy, którzy przyłączyli się w ostatnim dniu do akcji Szlachetna Paczka. Dzięki Wam też możliwe jest zakupienie różnych bonów, leków. Mamy też bony do mrówki, ponieważ historie są nietypowe. Często odwiedzamy domy, w których zdarzenia losowe niestety w tym roku spowodowały wielką szkodę.